Hejo, witamy Was serdecznie w ostatnim odcinku, w ostatnim vlogmasie. Mamy dzisiaj święta, 24. No i to już jest ostatni odcineczek, więc smutno. Ale ten odcinek będzie takim sztosem, mówię Wam. Mamy godzinę 8 i my już jesteśmy z Nikolą w stajni, ponieważ wiecie, dzisiaj Wigilia, święta, a mamy do pojeżdżenia dwa konie, dlatego mi Nikola pomaga. Nagranie kalendarzy z końmi, ale to dopiero po jeździe, żeby teraz było wszystko szybko, szybko. No i co? Ogarnięcie wszystkiego. Także my się ubierzemy do roboty. Konie dzisiaj zostały w boksach. Dilunia tu. Hibusek tutaj jest. Pójdziemy po sprzęt. No to Nikola, już możesz zaczynać. O, dobrze. Już po sprzęt. No i zaczynamy. Nikola bierze sprzęt Dili, bo Nikola będzie jeździć na Dili, a ja idę po sprzęt Johnego, bo ja biorę Johnego. Czemu to światło nie działa? Ej, włączyłam światło. No nie działa, no trudno. Będę po ciemku szukać sprzętu Johnego. Patrzę Sary. Nikola wzięła się za czyszczenie Dili. Ej, słuchajcie, nie wzięłam smaczków. Nikola mi właśnie przypomniała. Zapomniałam wczorajszych smaczków. Ale zapomniałam. Zapomniałam zabrać, co dzisiaj z kalendarzy dostanie. Oczywiście. I Siwuniu, ja idę po ciebie. I idziemy jeździć. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ubieramy konie na świątecznie. Ja ubieram Siwego tutaj w ten zielony komplecik Dili, a Dilusia na granatowo. Też nauszniki i czapraczek. Wyczyść porządnie. Wyczyść, wyczyść. A Siwkowi się sama szyja wyczyściła. Już nie jest tak brudna. Tutaj trochę teraz, ale już nie jest tak tragicznie. No. Siwuska mam gotowego i zobaczcie, jak pięknie wygląda w tym kompleciku. Pięknie wyglądasz, mamusia będzie dumna. A teraz pomogę Nikoli siodłać Dilę. Ona już ochraniaczy zakłada, a ja ją szybko osiodłam. Obydwa koniki mamy gotowe, Dilunia na granatowo. Pięknie, Johnny na zielono. I słuchajcie, zrobimy tak, że Nikola najpierw siada na Siwego i mi go rozgrzewa i rozstępowuje. Ja przez ten czas popracuję coś z Dilką i rozgrzeję Dilę Nikoli. I potem się zamieniamy, Nikola normalnie jeździ na Dili, a ja popracuję sobie z Johnnym. No to co, zaczynamy koniki, jazdę. Świąteczna przejażdżka z siostrą o poranku. Jak Johnny, wypowiedz się. Bardzo grzecznie jest. No. Się łatwo steruje, wygodnie. Ale wielki, nie? Ale... No, większy jest od Dili. Życie zobaczy. Nie wiem, czy będzie widać, ale większy od Dili. I sobie razem wstępujemy. Superowo. Dilusia. Siwusek. Mieć takiego luzaka to normalnie skarb. Rozgrzeje mi konia, występuje mi konia i raz, dwa konie... I raz, dwa konie pojeżdżone, nie? No dobrze, że mam siostrę, która jeździ, przynajmniej mam mniej do roboty. No. Jak widzicie, daję dzisiaj Dili zupełny luz. Cała jazda, długa wodza się porozciąga, konik szyjkę wydłuży. Świąteczna jazda. No super, widzicie, jak wyciąga tą szyję. Jest po prostu genialna. I przekochana. Super konik. Taki superowy. Super konik. A Nikola mi nadal Siwego wstępuje. I zaraz się zamieniamy. I ja biorę w ruch Siwego. A Nikola sobie pojeździ na Dili. Ale jeszcze damy się jej wybiegać, bo widzę, że jej się to mega podoba. Taki galupik, luziny.
Jak tam, Nikola? Dwa konie dzisiaj jeździsz? No, no. To już nie dwa razy pod rząd, dwa konie. Dwa konie jednego dnia. Postępy. Ale koniki dzisiaj znowu bardzo grzeczne. Bardzo, bardzo. Jak tam? Super jest. Jeszcze sobie popisywałam trochę. No i teraz wstępujemy. Już wstępujemy, dokładnie. Dobra robota dzisiaj była, można iść na Wigilię. Skończyłyśmy jazdę, jazda bardzo udana. I słuchajcie, wchodziłyśmy na halę, jak było jeszcze ciemno. Wychodzimy, jest jasno. Superowo, jest takie ładne niebo. Normalnie aż siwemu zdjęcia porobiłam, bo tak ładnie wyglądał na tle tego nieba. Nikola z Dilą już tam idą, a ja tu z Siwym. Idziemy dać już koniki na pastwisko. To Nikola czeka, ja to otworzę, bo to jest pod prądem. No konie już się cieszą, że idą, że Dila wraca z Johnem. Dobra, otwieramy i wprowadzamy. Stój ładnie z nim. Już są ze swoim stadem, już się cieszą. A widzicie, jakie jest piękne niebo. Jest tak prawdziwie niebieskie. Normalnie przepiękne. Takie święta. Co, Holka? Cześć, Dilunia. Zaraz będzie kulanko, czy nie będzie kulanka? Ale zaraz im fajne foty porobię, bo jest cudownie. Zrobiłam Johnemu pyszne posiłeczki w pudełka. Nikola robi tam Dili. Robisz? Tak jest. Tak jest? Ok. I idziemy odłożyć na półkę. Słuchajcie, tak jak obiecałyśmy, będziemy otwierać kalendarze razem z Dilusią. Ale oprócz Dilusi przyszło całe stado. Zainteresowane. Kadecik, uciekaj. To są dla Dilusi rzeczy. Uciekaj. No więc, Dilunia, będziesz otwierać dzisiaj kalendarze. Odgoń wszystkie konie. Siosio, to są twoje. Tak, ty jesteś w centrum uwagi. Dobra, no to zaczynamy. Zaczniemy od Lincolna i otwieramy ostatnie, Dilunia, ostatnie okienko w Lincolnie dla ciebie. Zobaczymy, co tu będzie. Tararara, ilo. Trzy, ale kiepsko zrobili. Tylko trzy, no Dilusia już tu szuka. Może, czekaj, ono może wyjmie. Nie wyjmie. Uciekaj, kadet, już. Kadet. No proszę. Proszę. Od razu prosto. Rzutkie, nie? Dobre. Smakuje, co? Teraz mamy horse cookies i zobaczymy, jakie ciasteczka będą dla Dili dzisiaj. Tak? Na 24. O, już jest tutaj. Tak jak mówiłam, dzisiaj jest bardzo ciężkie. Także zobaczymy, co tutaj mamy. Uwaga. Wow, ale piękne. Patrzcie, śnieżynki. Znaczy gwiazdki, ale takie białe. No, o czym Diloś? Proszę, Dilunia. Do tego mamy coś dla nas, ponieważ mamy krówkę. Kadet, uciekaj, to nie jest dla ciebie. Uciekaj. Ale jak zobacz, jakie są smaczki dzisiaj. I tutaj to jest marchewkowa gwiazdka posypana kokosem. To super. Dilunia, proszę bardzo. Proszę bardzo. Smakuje. I krówka dla nas. Więc... To co, na pół? Jedna krówka. Więc no nie wiem, będziemy losować, kto zje, ja czy ty? Dila wylosuje. O, zrobimy tak, że staniemy. Kadet, uciekaj mi stąd. No kadet. Następny kalendarz mamy z Efola. Teraz Nikola otworzy.
Uwaga, co będzie na 24? Wiotło? No, wiotło się w podróży. Tak. Dobra. Otwieramy, Dilunia. To już niestety raczej chyba nie będą smakołyczki, więc nic nie dostaniesz. No nie. Co my tu mamy? To nie są smakołyki. To nie są smakołyki. To jest chyba ta odżywka, którą ja mam. Kadet, no, ty mi tu Dilkę będziesz płoszył. Uciekaj mi stąd. Tu jest Dili 5 minut, a nie twoje. No to mamy, wracając. Mamy tą odżywkę, którą ja mam, więc superowo, pokaż mi ją, bo ona jest mega, mega superowa i super szak. Ale ja nie wiem, czy to jest ta odżywka? Nie, muszę zobaczyć, czy to jest dokładnie ten model. Ale porównamy. Ej, bo mi padło! O nie! No to mamy dużą. No to mamy dużą. Samo wypadło. Wow, ale piękny kantar, normalnie są wypad. Ale przymierzymy zaraz Diluni, jejku, jest przepiękny i anatomiczny, z anatomiczną potylicą. No i ten uwiąz był do niego, no tak, chodź Dilunia, chodź przymierzymy, Nikola trzymaj telefon, będziesz nagrywać. Chodź Dilunia, Kadet szuka smakołyków. O nie, idzie tutaj. Już nie ma, ale... Czekajcie. No, no nie. Niech będzie, uwaga, walka. Walka koni. Biją się o kalendarze. No i tam już się Johnny, zobaczcie, Johnny. Co widzę? O, teraz tu przychodzi. Dilunia, no chodź tu. Z nadzieją. Poluzować, bo jest trochę za mały. Nie mieści się w głowę. Ale... Kadet! Chodź, dobra, chodźcie, chodźcie. Co tu robicie? Odżywkę ci zjedzą. Chodź, przymierzymy. Czy on jest? Dzień dobry, czy trochę za ciasno jeszcze? I trochę jest jeszcze za ciasno? Musi trochę się skurczyć. Muszę tutaj jeszcze poluzować. No, a tutaj pokażę wam na zainteresowanie koni. I teraz przyszła ta Daisy jeszcze. Ej. Ej, no mam nadzieję, że będzie dobry, bo tam trzeba było wybrać rozmiar i wybrałam full. Ale Dila ma tak wielki ten łeb, jak będzie jej za mały, to ja normalnie nie wiem, co zrobię. Musi być dobry. Niech tego sprzedawać, bo jest superowy. Jeszcze na to byłaś mówiąc. No właśnie. Kupujesz na następny rok? Oczywiście, że tak. Dilunia, chodź. Chodź, teraz zobaczymy, czy będzie. No dobra, chodź. Chodź. Dobrze. Dobrze. Uwaga. No, teraz wszedł idealnie, słuchajcie. Zobaczcie, jak się Dila prezentuje. Jak na Dila szkolowa. Od dołu teraz. Tak, na niebo. Wow, jaki piękny jest ten kantar. Daj Nikola, teraz ja trochę nagram. Jak pięknie wyglądasz! No cudownie! A tam jest zainteresowanie nadal kalendarzami. Ale jest superowy, bo patrzcie, jest anatomiczny. I tutaj ma na uszy wycięcie, żeby nie wchodził na uszy konia, bo jak wiecie, uszy są bardzo wrażliwe. I jest skórzany z takiej prawdziwej skóry. Ja taki chciałam, mega taki chciałam, chociaż wolałam brązowy, bo wiecie, sprzęt mam brązowy. Ale i tak jest przecudowny, będzie na zawody. Co konie zrobiły z odżywką? No, już myślałam, że to smakołyk. A to się odkleja tutaj, można poczytać. Może tam jest instrukcja obsługi. Chwilę. Dobra, kadet, ty znowu, ty po prostu prześladujesz Dilę, uciekaj stąd. Zobaczcie, odklejone i tutaj jest. A po polsku pewnie nie będzie. No, po polsku pewnie nie. No. Dobra, Dilunia, ściągamy ci to. A my idziemy sprawdzać te kalendarze, bo teraz Odyseja. Hania, zobacz, co twoja Odyseja robi. Też szuka ciasteczek w kalendarzach, no niestety już nie znajdzie. Dobra. O, czy od tyłu, cześć! Dila, oddawaj kantar. Oddawaj go, wiem, że pięknie wyglądasz, ale oddawaj. Wracamy już z Nikolą, z pastwiska, z kalendarzami.
Ale dzisiaj piękny dzień na Wigilię. Tylko szkoda, że śniegu nie ma. No jak byłby śnieg, to by było jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję. No raczej już nie, jest zielono. No i wracamy i idziemy się szykować na Wigilię i na prezenty. Nikola, jesteś ciekawa, co dostaniesz? No, jestem tak ciekawa. A w ogóle, Nikola, powiedz, jak ci się w czapsach jeździło. W czapsa? Oczywiście mam czapsy. No, nowe czapsy od siostry. I bardzo wygodnie. Pierwszy raz, nie? Jeździłaś w czapsach. Tak, w ogóle nie uciskają, są idealne. Idealne. No nie wiem. No, w czapsach się o wiele lepiej jeździ. Ja kiedyś wolałam jeździć w skarpetach, a potem jak założyłam czapsy, to tylko czapsy. No, bo mega się jeździ w czapsach. Łydka jest o wiele bardziej stabilna po prostu. No, więc jedziemy do domu. Wróciłyśmy i zrobiłyśmy się z Nikolą na bóstwo, wigilijne bóstwo. I zostały nam jeszcze 3 kalendarze do otworzenia, ponieważ Nila otworzyła swoje, ale mamy przecież jeszcze dla króliczku. Tak, dosłownie otworzyła swój kalendarz. Zresztą widzieliście, co zrobiła. I został nam jeszcze kalendarz dla króliczków, nie mogę się wysłowić. I one też go otworzą, no i jeszcze z Milki. Więc no, jeszcze przed Wigilią otworzymy sobie te kalendarze. Mamy tutaj jednego królika, drugi nie chciał wyjść z klatki, więc mamy tylko Luśka. I Nikola otworzy dla niego kalendarz. Ojej, ci się podstawka otworzyła. Albo w sumie on otworzy. Lusiek, otworzysz? Tu. Luśka chyba nie chce. Dila była bardziej zainteresowana kalendarzem. No nie! Ej, no bez jaj. Takie wielkie okienko, a jest takie samo coś, co było w tych małych okienkach. No, trochę nie zaszczyt. Kiepski kalendarz, bardzo kiepski. Ale Lusiek, masz dodatkowe marchewki. Co ty tam mi szukasz? Dobra, to jeszcze mamy te 2 z Milki. No to ja pierwsze otworzę. Ej, ale mi się pusto robi w pokoju, jak nie ma tych kalendarzy. Dobra, tak dziwnie. Milki. Dobra, to mamy z Milki. Figurka bałwana. Widać to lubiznę? Świąteczna figurka bałwana. Fajnie. Takie ok, chociaż wolałabym słodkie. I mamy moją wieżyczkę ostatnią. Pusto się robi bez tych kalendarzy. I mamy 24. Też duże okienko. I odpakowany bałwan taki. O. I mamy ten batonik, który też już był kilka razy. On jest dłuższy. Także też nie było wow na 24. Co ty się tam tak czaisz, Lusiek? Co się czaisz? Największe wow zrobił kalendarz z Horse Brandu. Nie, Nikola? Tak, ale najlepsze wow zrobił, bo te wszystkie takie kiepskie na te 24. No i z Horse Cookies to też był ładny. O, teraz cię zainteresowałeś kalendarzem? Ale to nie swoim. Tu jest swój, no daj. Pogryź chociaż. No. Gryzaj, bo otworzyłeś. Masz tu. No. No, nie. Ta, jest nadzieja? Nie. Nie interesuje go. Interesuje go moja szafa. Obraził się. Ej. Ej. To jeszcze szybko pokażę. Na Wigilię mam taką stylóweczkę, taką sukienkę i ona była chyba z Zary. Tak mi się wydaje. I bardzo ją lubię, bo jest taka klasyczna i elegancka. No ale dobra, czas iść pomóc mamusi do garów. Także na chwilę się z wami żegnam, a potem wam pokażę resztę rzeczy. Hello, witam ponownie. Ja już jestem po Wigilii i tak jak mówiłam, nie nagrywałam odpakowywania prezentów, bo siedzieliśmy razem rodziną, no i nie chciałam tego wszystkiego nagrywać, bo takie miłe rodzinne chwile. Ale teraz wam wszystko pokażę, co dostałam, bo wiem, że sporo osób to interesuje, także zaczynamy. To najpierw wam pokażę prezent od Matiego, co takiego od niego dostałam. I uwaga, pierwsza rzecz jest to pudrowa
bluza ze Spuksa. To jest ostatni brakujący element mojej pudrowej kolekcji, która była na wiosnę. Wiosna-lato. I miałam z niej bryczesy, tą polówkę, skarpety oraz kurtkę i coś jeszcze miałam. A i oczywiście komplecik dla Dili cały pudrowy. No i teraz ostatnia rzecz, to jest ta oto bluza. I tak jak mówiłam już wcześniej, jakość bluz ze Spuksa jest fenomenalna. One są tak cieplutkie, nigdy mi w nich nie było zimno, naprawdę. Są takie milusie i takie cieplusie, no są superowe. Ale to nie koniec niespodzianki, ponieważ już się pochwaliłam na Instagramie, ale pewnie większość z Was na mojego Instagrama nie wchodzi. Więc uwaga, co mamy na plecach. Ta-dam! Jest to moje logo i nazwa mojej firmy, marki w sumie, Alexa Equestrian Team. Tak wygląda. I takie logo będzie w moim sklepie, który otwieram w przyszłym roku, na wszystkich ubraniach i gadżetach, które będę miała ofercie sprzedażowej. Bluzy też takie będą, jednak nie ze Spuksa, no bo wiadomo, nie mogę sprzedawać bluz ze Spuksa. Macie nakleił to logo, abym miała taką specjalną bluzę wyjazdową na zawody i żeby wszyscy wiedzieli, że ja po prostu, taką próbną, żeby też widzieć, jak to będzie wyglądać, a moim zdaniem wygląda mega, no sami ocencie, że po prostu tak się już jaram. I na pewno bardzo podobne bluzy będą, jednak stworzone w 100% przeze mnie. Kolor oczywiście będzie pudrowy. No i oprócz bluz będą koszulki i inne fajne gadżety. Także w przyszłym roku naprawdę będzie się działo i to dużo w moim życiu. Od Matiego dostałam jeszcze jeden prezent, a mianowicie są to bryczesy. Nie ze Spuksa, z Cavaliero. Chyba tak to się czyta. Cavaliero, Cavaliero. Jakoś tak, tutaj macie logo. I uwaga, pomyślcie, do czego mi one będą pasować? A oczywiście do mojego kompleciku, który mam ze Spuksa. Tylko bryczesy ze Spuksa kosztują 600 zł, one były dużo tańsze, bo kosztowały 200 na promocji, bo akurat na Black Friday była idealna promocja. Więc no kupiłam te, bo kolor jest identyczny i słuchajcie, jak je przymierzyłam, to z wielkim bólem serca muszę przyznać, że czułam się w tych bryczesach lepiej niż w bryczesach ze Spuksa. W sensie w tych granatowych, bo to nie są do końca bryczesy, tylko to są te breginsy, breginso, leginsy, więc porównuję je do tych granatowych, które mam ze Spuksa. Moim zdaniem one o wiele lepiej leżą, znaczy no, o wiele może nie, bo te ze Spuksa również są mega fajne, ale mają bardzo wysoki stan tutaj, a ja uwielbiam wysoki stan. No i bardzo fajnie wszystko podkreślają i są wygodne. I oczywiście silikonowy lej, który u mnie jest priorytetem, bo jak wiecie, muszę mieć silikonowy lej we wszystkich bryczesach. I końcówki bryczesów bez rzepa. Więc słuchajcie, jutro jak się ubiorę do stajni, to nie wiem, w który komplet. Czy najpierw wypróbować ten cały zielony, czyli założę zielony komplecik, zielone bryczeski, czy pudrowy komplecik, żeby bluzę do tego dopasować. No, mam tyle po prostu pomysłów. Albo wiecie co? Na Dile wezmę to, a na Johnego się przebiorę i założę drugie. Nie no, żartuję, tak nie będę kombinować, bo to już by było, że mi wali na głowę. Ale no, no nie wiem, wszystko jest takie piękne i chciałabym już to założyć, ale to ze spokojem. To teraz przejdziemy do prezentu od moich rodziców. I od rodziców dostałam moją wymarzoną kamizelkę, również ze Spuksa. Wiecie, tak jak mówiłam w którymś tam vlogmasie, ja sobie wszystkie te prezenty pokupowałam, bo oni nie wiedzieli, co mi kupić. Więc wiecie, tak bezpiecznie i dali mi pieniążki i ja sobie na Black Friday pokupowałam te rzeczy. Tylko że dzisiaj je dopiero pierwszy raz zobaczyłam, bo jakby pobrali mi te wszystkie paczki i już nie pozwolili zobaczyć. Ale mam moją w końcu wymarzoną kamizelkę granatową ze Spuksa. Wahałam się między zieloną a granatową, ale potem stwierdziłam, że granatowy będzie mi pasował do wszystkiego w sumie, a zielony no, no niezbyt. Więc bo ja uwielbiam taki zestaw, jak jest bluza i na to tylko kamizelka na zimę. Bo ta kurtka czasem krępuje ruchy tutaj pod pachami, jak się jeździ, a kamizelka bez rękawnik jest po prostu idealna. I ona ma taki fajny tutaj kołnierzyk, nie ma kaptura, tylko ma taki wysoki kołnierzyk. Zaraz to przymierzę, to wam wszystko pokażę. I jest taka milusia tutaj w szyję, taki normalnie szal.
Więc superowy prezent. Przymierzyłam sobie ten komplecik, abyście zobaczyli, jak to w całości wygląda. Tak, więc idealnie również ten bezrękawnik pasuje do tej bluzy. No i widzicie, że tutaj pod szyją mam tak cieplutko. I jeszcze jak dopnę ją do końca, to tutaj mam też cieplutko pod szyją. A wiecie, ja muszę mieć tutaj cieplutko, bo ja jestem wiecznym zmarzluchem. Także no superowy komplet. Jejku, ja tak bardzo chciałam tą kamizelkę. I w końcu mam, dostałam na prezent. Więc no myślę, że jutro pojadę do stajni w tym zestawie. Pudrowym. Kurczę, jak się cieszę. Mega. Mega, mega, mega. I teraz mamy prezenty od rodzinki dalszej, że tak powiem. I dostałam skarpety ze Spuksa. Oczywiście, ale to też sobie kupiłam, bo no nie wiedzieli co kupić. Zielone, żeby już pasowały po prostu do całego zielonego kompleciku. Więc to pudrowe mam, więc zielone oczywiście musiały być. Następnie dostałam takie oto rajstopki. No rajstopki zawsze się przydają, a takich ładnych jeszcze nie miałam w takie ciapki, więc no będziemy nosić. Dostałam również taki zestaw kosmetyków. No kosmetyki wiadomo również się zawsze przydają, więc bardzo fajny prezent. Słodycze, oczywiście. No i taki dzwoneczek, w którym również są słodycze. A jeszcze jeden prezent, tylko że ten prezent już używam w sumie od zawodów, ponieważ moje rodzeństwo, mój brat i Nikola kupili mi te nauszniki zielone, które mam do kompletu ze Spuksa, ale ja po prostu już wybłagałam, prawie że płaczę, żeby mi dali na zawody, bo chciałam na ostatnie zawody mieć taki komplecik. No i dali, zgodzili się, więc... No i dzisiaj też je miałam na siwym, więc no to jest też prezent od nich. Muszę to powiedzieć, żeby po prostu ich nie pominąć i żeby im nie było przykro, że tego nie powiedziałam. No i to na tyle z moich prezentów. Bardzo się cieszę, że tyle wspaniałych rzeczy dostałam. No i co? Mamy po Wigilii Mati. Mati właśnie u mnie jest i mi się tu wtrynia. A to może w końcu powiem, co mu kupiłam, bo w sumie wtedy nie mówiłam, bo nie chciałam, żeby widział. Ale kupiłam mu tak. Pierwsza rzecz to wyjazd w góry na narty i hotel. Druga rzecz to... Wam w sumie teraz pokażę, bo tutaj mam. O! Taki zimowy sweter. Na narty też. Bardzo taki milusi i Mati w nim przeuroczo wygląda. No, na snowboard, bo Mati trenuje snowboard i ten sweter będzie taki zimowy, idealny na stok. I co ja ci jeszcze kupiłam? A, koszulkę z Vansa, taką żółtą. I taką spryskiwaczkę do roślin, do liści, bo chcesz się, to się podasz cały. A nie. Bo jak wiecie, jak mówiliśmy, że jak byliśmy na zakupach w Ikei, to mówiliśmy, że Mati robi sobie palmiarnię w pokoju i mu kupiłam taki zraszacz do liści, aby mógł sobie podlewać egzotyczne roślinki. No, więc to są prezenty ode mnie dla niego. Podobają ci się? Nie. A, no nie. No to przykro. Na zakończenie życzę wam wszystkim wesołych, zdrowych, spokojnych świąt w gronie rodziny. Bogatego gwiazdora oczywiście. Możecie się chwalić w komentarzach, co tam dostaliście. No i co? Szczęśliwego, szczęśliwego nowego roku wam jeszcze nie życzę, bo myślę, że nagram film jeszcze jakiś przed rozpoczęciem nowego roku i tam wam złożę życzenia. Ale... Na razie zdrowych, spokojnych świąt życzę Aleksa, Dilusia, Matiś i cały team Aleksy. Buziaczki dla wszystkich. Dziękuję, że byliście ze mną przez te 24 vlogmasy. Udało nam się przez wszystkie przebrnąć i ponagrywać wszystko. I kurczę, już nie mogę doczekać, bo w przyszłym roku oczywiście vlogmaski też będą. I będę kupować wszystkie kalendarze końskie, jakie po prostu wyjdą. Więc subskrybujcie mój kanał, bo będzie się działo i za rok, i w przyszłym roku, i w ogóle. I mój sklep, to musicie też być na bieżąco z tym sklepem, więc zachęcam do dzwoneczka, do subskrypcji i do bycia ze mną na bieżąco. A tymczasem ja daję wam buziaczki i do zobaczonka w następnym filmiku, który, no nie wiem, kiedy się pojawi. Na pewno na Sylwestra, jak Mati będzie wsiadał na dealę. To będzie na pewno, ale myślę, że przed tym filmikiem również się coś pojawi. No to już nie przedłużam i pa pa!